przystanek jest siódmym przystankiem, który maluję i o każdym mógłbym opowiedzieć jakąś krótką historię, jak to doszło, że akurat ten temat się znalazł. No tutaj jest bardzo wyjątkowo, wszyscy podeszli do tego, bo temat na przystankach jest według prac dzieci, czyli dzieci wykonywały pracę w szkole, bodajże to był konkurs i z zebranych prac utworzono to, co ma być na przystanku. Są dwa przystanki. Ten przystanek akurat dotyczy głównie dziewcząt. To jest to coś dla dziewczynek, temat bajkowy. No drugi będzie troszkę inny. Jesteśmy przed szkołą w Dąbrowie. Pierwszy dzwonek już za nami. Proszę powiedzieć, ile mniej więcej osób jest dojeżdżających? Około 120 osób, uczniów i młodszych, i starszych klas dojeżdża do nas codziennie. Więc na pewno spotkali się już z przystankami, które są odnowione i właśnie w nowej szacie graficznej. Tak, były dyskusje na terenie szkoły, że się zmieniły właśnie, wizerunek tych przystanków się zmienił. Wszyscy są zadowoleni, zaskoczeni i pewnie miło będą spędzać czas, szczególnie jak gdy słońce świeci, postaci z bajek umilają im tam te chwile i jest na pewno ciekawiej, fajniej jak było do tej pory. Muszę powiedzieć, że mam nawet malutką tremę, bo dzieci, które są z tej wioski, to jest kilkoro dzieci. No to akurat bardzo pozytywnie, ale to jest większa szkoła i wiem, że dużo, dużo więcej oczu zobaczy to i myślę, że chciałbym, żeby były mile zaskoczone, żeby to zgadzało się z ich oczekiwaniami i z tym, co chciałyby, co rysowały. Przed kamerą uczniowie szkoły w Dąbrowie, za nami kolorowe kwiaty, a w Dąbrowie kolorowe przystanki. Powiedzcie trochę o tym, jak to było z tym projektem, który się odbył właśnie w szkole, bo dzięki temu właśnie te przystanki są kolorowe. W szkole naszej organizowany był konkurs. Byliśmy narysować prace plastyczne, na których mieliśmy umieścić jakieś postacie związane z naszą wyobraźnią, które miały potem być przeniesione na mury przystanków. Mieliśmy narysować coś dla dziewczyn i coś dla chłopaków, tak żeby ilustracje na jednym przystanku były dla dziewczyn, a drugie dla chłopaków. I najlepsze prace konkursowe zostały właśnie namalowane na murach. No, spotykamy się, słuchamy często muzyki, czekamy na autobus, to tak przyjemnie się siedzi, bo nie ma takich murów brzydkich, starych. Jest taki ładny rysunek. No to teraz na przystankach jest ładniej, kolorowiej, weselej i bardzo się cieszę, że brałam w tym konkursie udział. No mam nadzieję i myślę, że wyczekiwanie na autobus w tej bajkowej, kolorowej atmosferze tutaj no, umili czas w te chłodne zimowe dni.